Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam opisać herbatę pod nazwą Ceylon Mutu Wagalla. Najpierw zrobimy taki krótki wstępik, mianowicie taki skąd ta herbata pochodzi. Ona pochodzi z terenów, dokładnie no prawie że samego południowego Ceylonu, samego południa Ceylonu, konkretnie to jest prowincja Sabah-Ragumuwa i nazwa tej prowincji pochodzi od po prostu owców zbieraczy, mówiąc krótko, i stąd jest jej nazwa. No i troszkę więcej o tej herbacie powiem później, jak ona się będzie zaparzać. Powiem tylko tyle, że ona kosztuje w sklepie 5 O'Clock 39 zł za 100 gram, ja kupiłem za 30 zł, czyli troszeczkę mniejszą ilość oczywiście. Zatem będziemy tutaj najpierw sprawdzali zapach, prawda, a potem ja troszkę powiem o herbacie i o paru jeszcze innych rzeczach. O paru rzeczy się ciekawych dowiedziałem, także też powiem o tym. Będziemy robić też tą herbatę z dodatkiem oczywiście mleka. Dobrze, najpierw ciutkę wlejemy, żeby sprawdzić zapach. Nieodzowny gajwan z porcelany ryżowej, którą wymyślili, no akurat nie Chińczycy, tylko Chińczycy ściągnęli porcelanę ryżową, to jest konkretnie z Persji, od Perców. Aczkolwiek Persowie tych zdobień nie robili na prawda, porcelanie, tylko na kamionce, natomiast Chińczycy ściągnęli te zdobienia od nich i robią je na porcelanie. Także taka ciekawostka. Jest świetna rzecz, żeby właśnie parzyć herbatę, naprawdę nieodzowna. Zapach bym powiedział taki winno-sandałowo-kwiatowy. Najpierw jest winny, potem jest sandał, potem jest kwiat. Czy przypomina darjeelingi? Troszkę tak bym powiedział, że troszeczkę przypomina tym kwiatem. Tak bym to określił. Dobrze, zatem będziemy tą herbatę parzyli, a w międzyczasie ja Wam parę rzeczy też opowiem. Zatem zalewamy to. O, dobrze. Zatem herbatka będzie się parzyła. Też oczywiście w międzyczasie pokażę Wam, jak wyglądają liście tej herbaty. Zatem wsypiemy je sobie tutaj na razie. O, wystarczy. Tym pokażemy liście. No liście mają tipsy oczywiście, prawda? Są drobne, są cięte. To jest, bym powiedział w ten sposób, to jest liść oczywiście bardzo dobrej jakości. Im bardziej, prawda, drobnie cięty liść na Ceylonie, tym jest cenniejszy ten liść, tym bardziej cenny. Po prostu dlatego, że jest młodszy. Tak wyglądają młodsze listy. Herbatę na Ceylonie zbierają Tamilki, kobiety. Dlaczego kobiety? No dlatego, słuchajcie, że kobiety mają sprawniejsze palce, zdecydowanie bardziej sprawne niż mężczyźni i to jest prawda. Ja pracowałem kiedyś, słuchajcie, na poczcie i właśnie no kobiety znacznie lepiej przyjmują paczki, listy i tak dalej. Po prostu mają sprawniejsze palce, lepiej naklejają pocztę i tego typu rzeczy, a więc również i lepiej zbierają liście herbaciane niż mężczyźni, zdecydowanie lepiej. Mam do tego dryk od Pana Boga. Dobrze. Zatem, co jeszcze Wam chciałem z takich rzeczy ciekawych powiedzieć? No, słuchajcie, z tych ciekawszych rzeczy to również to, że na przykład zauważmy taką kwestię.
te plantacje, prawda, które ja opisuję bardzo często, no to one są w większości oczywiście, no oprócz wiadomo herbat chińskich, tak, to są plantacje de facto zarządzane wcześniej przez Brytyjczyków. Także to taka ciekawostka, że w przeciwieństwie do Amerykanów, Brytyjczycy czy Anglicy, prawda, no nauczyli bardzo dużo ludzi, w tych krajach, w których mieli kolonie. Przecież dali im chociażby właśnie ten szacunek do własności prywatnej. I to na tych plantacjach herbacianych bardzo mocno prezentuje w ten sposób. Oczywiście prawda jest taka, że też Anglicy mają swoje za uszami, nie powiem, że nie, jak najbardziej, chociażby głównie w Irlandii Północnej, tak, czy w Irlandii w ogóle jako takiej. Wiadomo, że tam doprowadzili do klęski głodu chociażby i tego typu rzeczy, ale tutaj nie będziemy o tym rozmawiać, bo skupiamy się na herbacie. W każdym bądź razie właśnie herbata cejlońska jest, no powiem tak, właściwie najbardziej zbliżona do takiej herbaty, którą my uważamy za herbatę czarną. To ona występuje w torebkach, w Liptonie na przykład, w herbatach Basilur, w herbatach Dilma, w Tekane, w wszystkich herbatach de facto, które my znamy, tak? Oprócz oczywiście granulowanych herbat, no to już jest w ogóle jakaś tragedia, te herbaty granulowane, natomiast tak jak mówię, w herbatach tych nawet torebkowych to właśnie ona występuje. I w zależności od tego, jak ona jest zbierana, jakie to są jakości liście, rzecz jasna. No. Z tych torebkowych to Dilmach jest moim zdaniem najlepsza. Ale, tak jak mówię, przejdźmy do dalszej części. Co jeszcze ja mogę powiedzieć? Ta herbata jest zbierana ręcznie, jeżeli chodzi o tą konkretnie herbatę, czy te lepsze herbaty właśnie z Ceylonu. Jest ich w sumie mało, dlatego są dość drogie, relatywnie. Po prostu, tak jak mówię, jest ich mało. Na duży obszar, gdzie są herbaty, prawda, do sprzedaży takiej, do marketów, nie wiem, do sklepów i tak dalej, to tych herbat, tych lepszych jest relatywnie mało. Ogrody herbaciane są dość duże. Ta konkretnie jest, można powiedzieć, w środkowej części ogrodów herbacianych, ta konkretnie herbata, ta Mutogawala. I tak jak mówię, zbierają ją prawdopodobnie tamilki. No i co jeszcze można dodać z takich ciekawostek, słuchajcie. Poza tym wszystkim. No to też to, że właściwie z tych ciekawostek, co można było jeszcze dodać? Z takich rzeczy, tak się zastanawiam, słuchajcie, to nagrywam na żywo, więc też troszkę tak to może wyglądać. Ja myślę, że właściwie to by było. Tak, to byłoby chyba na tyle. Wiecie, to tak myślę, że byłoby to na tyle chyba. Dobrze, zatem po prostu bierzemy się za próbowanie herbaty. Zobaczymy, jak ona tutaj będzie nam smakowała, jakie będą walory smakowe. Ok, będziemy sprawdzać, nie przedłużajmy już tego mojego gadania niepotrzebnego. Dobrze, zatem próbujemy. Wlewamy najpierw herbatę. Dobra. Wcześniej oczywiście wyparzyłem naczynia. Jak się wyparzy naczynia, to zawsze wtedy ta herbata jest ciepła. Ja robię to zawsze z tradycją chińską, zgodnie, że herbata powinna być ciepła. Nie uznaję żadnych mrożonych herbat i tego typu rzeczy. Oczywiście można sobie czasami wypić, ale generalnie uważam, że zdecydowanie lepsze są herbaty
ciepłe. Dobrze, zatem najpierw pokażemy liście, jak one wyglądają, prawda? Tutaj jaki jest kształt liścia już rozwiniętego. O. Liście wyglądają w ten sposób. O tak. To jest herbata łamana. Jest napisane broken przy tej herbacie. Tak, jest to herbata wysokiej jakości, nawet bardzo wysokiej jakości. Wygląda w ten sposób, także sobie zobaczcie. Niestety nie wiem, który to jest zbiór. Wiem, że są dodatki młodych listków, tak zwanych tipsów. Jest ich dużo, jak zresztą pokazywałem. Tutaj jest, słuchajcie, napar. Napar jest taki, bym powiedział, tak patrzę na niego. No bursztynowy to on nie jest. Bym powiedział raczej taki ciemnawy, ale też nie za ciemny. No. Dobrze, tak wygląda napad, słuchajcie. Zatem będziemy po prostu go tutaj próbowali. Dobrze. Przesuniemy ten gajłan. Jest nam niepotrzebny już w tym momencie i próbujemy. Herbatę. Taninowa. Zdecydowanie taniny są. I czucie na języku. Pierwsze co czuć to jest właśnie ta taninowość. Następnie winność. I może trochę sandał. Co bym powiedział o tej herbacie? Do czego ona się nadaje? Myślę, że tak, pod jakieś ciężkie słodycze, o, to bym tak powiedział. Tak, ewidentnie, pod ciężkie słodycze. Czyli to były jakieś ciasta, serniki, nie wiem, takie torty z kremem, tylko nie takie jak są teraz, tylko takie jakie były kiedyś, czyli z tym takim kremem alkoholowym, można powiedzieć, czyli ze dodatkiem spirytusu. Nadaje się na herbatę po góralsku, myślę. Nie nadaje się, uważam, na masala chai. Znaczy, no jest mocna, ale no nie ma w sobie tego czegoś, co ma Assam, bym tak powiedział. No. Czuć ewidentnie taninowość. To jest pierwsza rzecz, którą czuć w tej herbacie. Potem winność, tak jak powiedziałem, a później dopiero, prawda, resztę. Jeśli chodzi o kwiaty, sprawdzimy. Może gdzieś tam delikatnie na końcu. Sandał też troszkę czuć, ale to naprawdę minimum. Pierwsza to taninowość i winność. Tej taninowości jest za dużo, uważam. Moim zdaniem. Ona się nie balansuje za bardzo. Znaczy, ona jest dobra, ta herbata. Ja bym ją polecił. No ale jednak, w porównaniu z tamtą herbatą, którą opisywałem poprzednio z Ceylonu, tą pierwszą herbatą z Ceylonu, no to uważam, że jednak tamta jest lepsza. Tamta jest lepsza, zdecydowanie. To, co opisywałem na pierwszym miejscu z Ceylonu, co wam mówiłem, tą pierwszą herbatę, teraz ostatnio, co opisywałem. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej herbacie? Dlaczego ona się jeszcze nadaje? Myślę, że do potraw indyjskich by się nadawała ta herbata. I nie mówię, że koniecznie, że tam kutra kaskady, czy coś takiego, ale do jakich może ostrych potraw na przykład, z jakimiś patryczkami chili, coś takiego. Pamiętajmy o tym, że Hindusi mają bardzo ostre potrawy, naprawdę ostre. Także to tutaj też warto o tym jak gdyby pamiętać. Dobra, zatem bierzemy tutaj złotego cielca.
i złoty cielec będzie czynił honorę, będziemy zalewali substancją mlekopodobną. Więc wlewamy tutaj substancję mlekopodobną. Dobra. Złoty cielec się żegna. O, nawet ma pyszczek w mleku. Chyba. A wiecie tak przy okazji, że w Indiach krowy są uznawane za święte, więc że tak powiem, no złoty cielec jak najbardziej pasuje do tego. Zresztą pamiętajmy o tym, że herbata właśnie z mlekiem jest słuchajcie, w Anglii popularna. Jak najbardziej. Z tym, że Anglicy, powiem tak, no jeżeli chodzi o picie filiżanki, to filiżanek, to piją z nich wyższe sfery i ludzie prawda, wykształceni, natomiast jeżeli chodzi o takich zwykły naród angielski, bym tak powiedział, no to oni po prostu piją zwykłe herbaty, natomiast z torebki, natomiast powiem tak, że te herbaty torebkowe są, z tego co wiem, z tego co rozmawiałem, lepszej jakości niż herbaty te same u nas, torebkowe. Dobrze, zatem pijemy. Z mlekiem jest znacznie lepsza. O, tu powiem, że z mlekiem jest lepsza. I słuchajcie, pomyliłem się. Nadaje się do masala chai. Ewidentnie. Przepraszam, pomyliłem się. Nadaje się do masala chai. Jakby dodać, prawda, przypraw, goździków, inny, miodu i tak dalej, to by się świetnie nadawało. Komponowałoby idealnie. Także nadaje się, zwracam honor, jak najbardziej się nadaje do tego. No także cóż. Będziemy się żegnać. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i jak chce się napić dobrej herbatki, to warto odwiedzić Ceylon i dać herbatkę babci, żeby się napiła. Bo herbatka z Ceylonu jest zdrowa, ponieważ zawiera m.in. fluor, więc będziecie mieli zdrowe ząbki. A także zawiera mnóstwo antyoksydantów, więc będziecie nie będziecie mieli raka. No. Także szczęść Boże z Panem Bogiem i pamiętajcie, Marcin Wiśniacki, dobra herbata. Z Panem Bogiem.